Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Macintosh, a przed Wami kolejny odcinek serii Mini Play z Oxygen Not Included. Musiałem się chwilę zastanowić, żeby nie powiedzieć przez przypadek Let's Play Oxygen Not Included, bo mi się to często potrafi zdarzyć po prostu. Więc moi drodzy, zaczniemy dzisiejszy odcinek od tego, że przyjmiemy nowego, słuchajcie, duplikanta. O ile oczywiście ten duplikant będzie tego wart. Jeżeli będziemy mieli duplikanta, który faktycznie będzie nam potrzebny. Po pierwsze, będziemy potrzebowali duplikanta, który ma, no, siła, to się mu wyrobi, ale athletic. Weźmiemy sobie tego pana, pomimo tego, że on jest destruktywny, nie chciałbym, irritable bow. This duplicant takes a little longer. Troszeczkę dłużej będzie załatwiał swoje potrzeby, ale to jest cena, którą jesteśmy w stanie zapłacić za no bardzo dobrego, słuchajcie, duplikanta. Boję się też tego Decorator Expectation, ale to również w jakiś sposób będziemy mogli, słuchajcie, tutaj naprawić. Ten pan będzie się nazywał, nie będzie się nazywał MIP, tylko będzie się nazywał Brock. Wiecie dlaczego? Bo przypomina mi Brocka z Pokémonów. Tak, ten monobrew tak naprawdę. Tak bardzo mi się to podoba. Nie wiem, czy dobrze to napisałem, ale tak po prostu będzie się nazywał, że będzie to Brock. Wydrukujmy go sobie, wszystkim od razu podskoczą troszeczkę morale. I teraz zobaczmy, jakie ty masz przydzielone prace. Oczywiście combat, oczywiście. Digging masz dość słaby. Będziesz zajmował się zasilaniem razem z Boltem i będziesz również... Zasilanie poza tym, słuchajcie, przerzucimy na 6, z tego względu, że level cap zasilania w pewien sposób już osiągnęliśmy. Dlatego w pierwszej kolejności, co chciałbym tutaj zrobić, to wykopanie tego wszystkiego przy okazji. Oczywiście przy okazji tego, Katarina, w razie gdyby zachciało ci się kopać i kut, żeby zachciało wam się kopać, niestety dziewczyny tego już nie będziecie robić. Będziecie zajmować się innymi pracami, ale na pewno nie będziecie zajmować się kopaniem. Że tak się spytam, aha, dobra, to jest 6, a to jest 8. Mamy osobę, która może się tym zająć, więc nie ma żadnego, słuchajcie, większego problemu. Poza tym zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Brock, masz build, deliver, wszystko, co tak naprawdę jest nam potrzebne. Research, również możesz researchować. To widzę, że będziemy cię musieli zdjąć z mopa i z Harvesta, żebyś mógł ewentualnie w przyszłości coś tutaj dodatkowego porobić. Mamy wystarczającą ilość jedzenia, słuchajcie, aby móc to w jakiś sposób tutaj ze sobą wszystko połączyć. Widzę również, że mamy tutaj coś takiego, możliwość zrobienia. Niech to ktoś wykopie, niech ktoś tutaj coś zbuduje. I słuchajcie, będziemy potrzebowali, kto ma najlepszy art. Bolt chyba, nie, kto ma. Profesor Scary, creativity na 5. Będziemy potrzebowali postawić tutaj, słuchajcie, jedną dekorację. Będziemy potrzebowali postawić tutaj blank canvas, który zrobimy sobie z 9, ponieważ tutaj, niestety, ale nasi chłopacy, którzy tutaj będą pracować, będą cały czas dostawali negatywne, tak naprawdę, samopoczucie, stres, ze względu na to, że będą w miejscu, które no, ma dość słabą dekorację, ze względu na to, w jaki sposób jest tutaj otoczone różnymi rzeczami. Dobra, potrzebujemy wybudować tutaj, słuchajcie, też bazę. To jest bardzo potrzebne, żeby wybudować tą bazę, żebyśmy mogli w jakiś sposób... Bo za chwilę będziemy mieli baterie w pełni naładowane, bo mamy dwóch atletów, którzy się tym zajmują. No, świetnie po prostu. Dobra, słuchajcie, trzeba włączyć... Z tego, co widzę, gdzie mamy tlen? Halo, tlen. Nie, nie, nie. Zrobiłbym to, słuchajcie, skrótem. Skrótem klawiszowym, jeżeli chodzi o wyświetlanie tych powłok, ale niestety skróty klawiszowe są u mnie przypisane pod jak ona się nazywa, pod nagrywanie, więc najprawdopodobniej albo przerwałbym nagrywanie, albo coś w tym stylu i byłaby to rzecz, że tak powiem, niemile widziana. Dobra, widzę, że mamy możliwość tutaj postawienia kolejnej naszej, słuchajcie, czy to ktoś może na 9, bo Brock nie będzie miał biedaczek gdzie spać, a za chwilę zbliża się, słuchajcie,
pora spania dla naszych. No, zbudowane, dobra. Brock, jesteś, że tak powiem, ownerem tego miejsca, czy też jesteś właścicielem tej leżanki. No i powinno to być tutaj zrobione. Dobra, doktorku, w tobie nadzieja, że podniesiesz chociaż trochę ten cały tutaj, tą miejscówkę. Oczywiście możemy to również zrobić w pewien sposób, wykorzystując... Czy nikt nie włączył tego, naprawdę? Świetnie, po prostu nikt nie włączył. Potrzebujemy troszeczkę, że tak powiem, tlenu wyprodukować. Bo naprawdę będzie kiepska sytuacja, jak nam tlenu zacznie brakować. A to samo, że tak powiem, może nie wyrobić. Mamy też pełne baterie. No dobra. Fajnie to wygląda. Ładnie to za... Tak, mamy masterpiece. Super, plus 22. Jak to teraz, słuchajcie, wygląda... Dekoracja. Dekoracja nadal jest słaba, więc słuchajcie, aby to jakoś wyrównać, potrzebujemy też nowego miejsca na te wspaniałe tutaj, na te wspaniałe rzeczy, więc musimy zacząć kopać. I to tak dość porządnie, słuchajcie. Zrobimy coś takiego. Ci, co mają kopać, niech kopią, bo to się tak naprawdę tutaj przyda. Będziemy mieli po prostu możliwość kopania. Bolt... Z tego, co widzę, jesteś zdolny do kopania, więc szapoba dla ciebie. Będziesz mógł to po prostu zrobić. Nie mamy nigdzie, jak zauważyliście, światła, bo na razie nie chcę zużywać tego prądu aż w takiej ilości. Po prostu to światło chcę wykorzystać do paru innych rzeczy. Oczywiście za to, że chodzimy w ciemności, dostajemy jakiś tam minimalny, bo bodajże minus 2 do dekoracji, czy też nawet minus 5 do dekoracji. I najzwyczajniej w świecie, no, w jakiś sposób to może nam przeszkadzać, naszym duplikantom. Ale na dłuższą metę to jest niezauważalne dla duplikantów i trzymajmy się tego, że po prostu duplikanci na razie nie będą tego w jakiś tam sposób potrzebowali. Super. Wybudujmy bazę. Wybudujmy bazę. Po prostu zróbmy coś takiego. Boję się, że ta woda po prostu spadnie nam na głowę. Po prostu spłynie nam tutaj i wszystko zaleje przy okazji, niszcząc całe zasilanie. Po prostu zrobi krótkie spięcie i koniec. Nie mamy tego zasilania. Dlatego też od razu wolałem zrobić coś takiego, że będziemy mieli tutaj, słuchajcie, możliwość, no, w taki sposób tego wszystkiego tutaj połączenia. Dobra. Algae Deoxidizer, super. Następnego dnia, czyli kolejnego dnia, jak się rozpocznie, moi drodzy, będziemy musieli zadbać, mesh tile, does not obstruct the flow of liquid or gas. Będziemy potrzebowali, słuchajcie, hydrophobic foam, medbay, tego będziemy potrzebowali. Tak? Czy nie? Tego będziemy potrzebowali, gas piping. Tego będziemy, słuchajcie, potrzebowali i dzięki temu będziemy mogli, słuchajcie, w jakiś sposób tutaj sobie to wszystko poprowadzić, jakoś ładnie je ze sobą połączyć i będziemy mogli zacząć prawdziwą dystrybucję, słuchajcie, tlenu. Ponieważ w tym momencie tlen biegnie tylko takimi korytarzowymi przejściami i to jest niebezpieczne. Dlatego też warto by było, aby zrobić pewien myk. Ja wam pokażę ten myk i to jest dość ważne w momencie, kiedy budujemy bazę. To jest bardzo ważne, kiedy już tylko mamy możliwość budowania, słuchajcie, tego nie mesztajla, tylko Gespernable Tile. Tak? Dobrze mówię? Że to będzie to, słuchajcie. Blocks the flow of the liquid without obstructing the flow of the gas. Zgadza się. To będzie dokładnie to. Tu sobie wykopiemy ten fragment, bo to nam już nie będzie potrzebne. I słuchajcie, najważniejsza teraz rzecz z tego wszystkiego. Najważniejszą rzeczą w tym momencie będzie właśnie włączenie pressure management, gas piping. Musimy to, ten gas piping zrobić, włączyć ten budynek i teraz którykolwiek z was, dobra, doktorek, niech się tym zajmie doktorek. Doktorek będzie mógł to tutaj rozpocząć te badania. On ma największy, słuchajcie, bonus do tych badań tak naprawdę. Za to my zaczynamy mieć problem z prądem, z tego co widzę. Brock, będziesz musiał za chwilę wrócić do najzwyczajniej w świecie wytwarzania prądu.
Będziemy też potrzebowali raz, dwa, trzy. Takich trzech, żebyśmy mogli zacząć wreszcie pomieścić te wszystkie rzeczy, które leżą nam na ziemi. Z tego względu, że jeżeli to będzie dalej leżeć na ziemi, moi drodzy, to będziemy mieli mały problem w postaci... Co tu jest organik? Alga. A niech będzie, że algę tutaj mamy. Dobra. Copy setting. Tu, tu i tu. Dobra. Wszystko jest skopiowane dokładnie tak samo. Także jeżeli komuś się będzie nudzić, czyli najprawdopodobniej doktorkowi w momencie, kiedy tylko skończy, damy to na szóstkę. Doktorek to zrobi tu, tu i tu. Tak, to będzie chyba wszystko. W miejscach, w których, słuchajcie, po prostu pracują nasi drodzy przyjaciele, nasi drodzy tutaj... No, jak oni się nazywają, nasi drodzy duplikanci. Po prostu potrzebujemy, żeby to zostało sprzątnięte, bo to, tak jak zresztą sami widzicie, obniża dekorację o minus 10. Jeżeli tego nie będzie na ziemi, dekoracja od razu automatycznie pójdzie do góry, ten poziom dekoracji. No i super, tutaj za chwilę nam się skończy badanie. W momencie, kiedy to badanie się skończy, tutaj, a to dosłownie jeszcze chwilka, jeszcze sekundeczka i będziemy, słuchajcie, mogli tutaj... Dzięki temu wykorzystać parę ciekawych rzeczy. Po pierwsze zlikwidujemy Disable Building. Super, możemy budować Gaspernable. Czyli będziemy przez to, co teraz będę robił, będziemy mogli przepuszczać, gaz będzie po prostu przechodził, najzwyczajniej w świecie. Dzięki temu będziemy mieli lepszą przepustowość tego gazu. Po prostu będziemy mogli, no najzwyczajniej to tutaj ujmując, najprościej to ujmując, będziemy mieli, słuchajcie, przepływ, słuchajcie, powietrza. Powietrze będzie przepływało bez żadnych problemów. Będzie po prostu lepiej rozprowadzany ten tlen. Dzięki temu będziemy mogli postawić jeden ten algae deoxidizer, będziemy mogli postawić gdzieś tutaj, drugi gdzieś tutaj i ten gaz, to powietrze będzie z dwóch stron, będzie miało dwa źródła no, wytwarzania i obydwa te źródła, słuchajcie, będą tutaj w jakiś sposób... lepiej zorganizowane niż w tym momencie jest. No, oczywiście poróbmy coś takiego. No i to chwilę nam zajmie, słuchajcie. To nam naprawdę chwilę zajmie tutaj robienie czegoś takiego. I najważniejsze będzie to, słuchajcie, aby tutaj się nie zagubić. Dobra, słuchajcie, jeżeli to byśmy zrobili tak. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, czyli na pewno na tym środkowym, czyli też na pewno tutaj i na pewno tutaj. Znaczy się, to anulujmy i to anulujmy. Na razie od dołu to tylko zróbmy, a potem będziemy szli powoli do góry, bo nie chcę od razu tutaj, wiecie, usuwać tej struktury całej, którą mamy, żeby... Unreachable, super. Będziemy musieli usunąć tą strukturę. Dobra. Potrzebujemy tylko i słuchajcie, wyłącznie budynki. Dekonstrukt tego, dekonstrukt tego i dekonstrukt tego. Te trzy będziemy musieli zdekonstruować. Będziemy musieli je wybudować na nowo za chwilę. Bo tego nie możemy używać w tym momencie, bo niestety nie ma podłoża, które by to utrzymywało. Trzy osoby budują. No to pójdzie szybciej. Zdecydowanie, jeżeli trzy osoby faktycznie będą to budowanie. Made a mess. Ktoś nie zdążył, mop. I to tak dość konkretnie ktoś nie zdążył. Oj, i to tak konkretnie, oj. Niefajnie. Niefajnie się podziało. Dlaczego, profesorze, nie zdążyłeś pobiec do kibelka? Robiłeś coś innego. Aha, po prostu. Robiłeś coś innego i nie zdążyłeś. O nie. O nie. Masz fraje, dwa leżą w sikach. Niech ktoś to zbierze i to tak konkretnie, szybko. Za chwilę to będzie do wyrzucenia.
znając tą grę, więc naprawdę może być kiepsko. I zobaczcie, od razu zmieniła się ilość tutaj możliwości oddychanego gazu, bo tak jak widzicie, lub nie, no w tym momencie mamy parę ciekawych rzeczy się tu podziało. Dobra, niech ktoś to wybuduje, niech ktoś to zabuduje i niech ktoś zabuduje tutaj. I chyba sytuacja, słuchajcie, tak, sytuacja jest w tym momencie opanowana, moi drodzy. Wow. No, było przez chwilę naprawdę niefajnie. Dobra, to w takim razie zaczynamy dalej kopać. Musimy, słuchajcie, musimy stworzyć sobie ogródek z jedzeniem, bo będziemy wtedy mogli w pewien sposób tutaj parę rzeczy pociągnąć. Kurczę, aż chciałoby mi się przedłużać, słuchajcie, tą serię, bo znowu wydaje mi się, że tych zbiorników retencyjnych nie uda nam się wybudować, niestety, bo no tak już z tą grą, że tak powiem, jest. Kiedy już zaczynacie, słuchajcie, w jakiś sposób ogarniać, co można by było tutaj zrobić w odpowiednich miejscach, no to nagle się okazuje, że zaczyna wam brakować, słuchajcie, czasu i w żaden sposób tutaj nie możecie tego wszystkiego ze sobą pogodzić, co chcielibyście tak naprawdę zrobić. Tutaj widzę, że wszyscy jedzą, powietrze rzeczywiście, airflow mamy, ten przepływ powietrza naprawdę mamy dość dobry. Możecie to zresztą sami zaobserwować. I teraz tak, jak ja bym chciał to tutaj zrobić? Będziemy musieli oczywiście ten airflow w jakiś sposób sobie, no tutaj w tym miejscu, gdzie znajduje się nasza sypialnia, również będziemy musieli jakiś airflow zrobić. Dlatego zrobimy coś takiego. Po prostu zrobimy tu dziury i najzwyczajniej w świecie zrobimy coś takiego. Masę mamy metalu, więc to nie jest, metal nie jest problemem w tym momencie, abyśmy mogli coś takiego tutaj robić, taką przemianę naszej bazy, przebudowę, jeżeli miałbym być szczery. No i słuchajcie, wypadałoby właśnie gdzieś tutaj wybudować kolejny algae deoxidizer, dzięki któremu moglibyśmy, słuchajcie, produkować jeszcze więcej tego tlenu, bo tego tlenu zacznie nam wkrótce przy tylko jednym źródle generacji zacznie nam wkrótce tego tlenu brakować. Ale to tak naprawdę nie feller, będziemy mogli to, tak jak mówię, będziemy mogli to za chwilę wyrównać. Ale najpierw zbudujemy sobie rzecz, do której się zabierałem od dłuższego czasu, ale niestety nie mogłem w ostatnich odcinkach nawet zacząć tego robić, bo niestety, ale mieliśmy pewne problemy żywnościowe, dlatego zajmiemy się tym wkrótce, jak tylko się uda, słuchajcie, tutaj coś dodatkowego porobić. Co my tu mamy? Liquid pump, wiecie co? Może nie. Może zaczniemy od tego, że zbudujemy sobie ten zbiornik na wodę. Nie zrobiłem tego w poprzedniej serii, trochę tego żałuję, więc zrobimy to w tej serii tak naprawdę. Ale najpierw, zanim to zrobimy, będzie potrzebny nam jeszcze jeden algae deoxidizer, ponieważ mając dwa takie algae deoxidizery, będziemy mogli wytworzyć więcej tlenu. Najzwyczajniej w świecie będziemy mogli wytworzyć więcej tego tlenu, będziemy mogli dzięki temu, jak tu zaczniemy kopać, to nie będzie aż takiego nagłego uderzenia, że nagle zabraknie nam tlenu. Po prostu jak to wykopiemy, to wszystko powinno być w miarę w porządku, że tak powiem. To policzmy. Raz, dwa, trzy. Od tego miejsca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, niech w taki sposób to wygląda. I kto akurat będzie wolny, niech kopie. Niech najzwyczajniej w świecie zacznie kopać i zobaczymy, co z tego, słuchajcie, tak de facto wyjdzie. Tu mamy siódemkę, tutaj przydałaby się ósemka. Dobra, ktoś to buduje. Super, jedzenie jest. Jedzenie jest ok, z tego co widzę. 10 tysięcy kilokalorii, mogłoby być lepiej, ale jest jak jest i nie ma z tym w tym momencie, chyba nie ma z tym problemu.
chyba, bo oczywiście problem może za chwilę powstać, jeżeli tylko nie będziemy tego jakoś tutaj ogarniać, moi drodzy. Przy okazji potrzebowałbym dekonstrukcji, jeszcze jednej, dokładnie dekonstrukcji budynku. Zróbmy coś takiego. Mamy jeszcze 10 wizyt, spoko. Może być. Ten kawałek zdekonstruujemy, zbudujemy tutaj kolejny Gaspernable Tile, aby to jakoś ze sobą, że tak powiem, oddzielić i zrobić inne takie rzeczy. Widzę, że dekoracja jest na poziomie Total Decor 33.19. Można by... Postawimy tu, posłuchajcie, jeżeli mamy oczywiście taką możliwość. Postawimy dwie wazy, zrobimy jakąś, wiecie, jakąś fajną tutaj rzecz, żeby im tą dekorację jeszcze bardziej podnieść. Spróbujemy coś tutaj wykombinować. Wody mamy pod dostatkiem. Akurat o wodę, słuchajcie, się absolutnie nie martwię. Martwię się o to, że będziemy potrzebowali, aby tą wodę jakoś tutaj przemycić. I najłatwiej będzie to zrobić właśnie wykorzystując, słuchajcie, do tego ten zbiornik, retencyjny, o którym już jakiś czas temu mówiłem. Zastanawiam się, jak duży on ma być i w jaki sposób go wybudować tak, aby to tutaj w żaden sposób nam nie kolidowało, żeby nie było tutaj żadnych, słuchajcie, większych problemów. Przy okazji zróbmy coś takiego. Oxygen, dobra. Może być. Może być, tak? Tak mi się przynajmniej zdaje. Jak wygląda dekoracja tutaj? Tu dekoracja to jest po prostu tragedia. Dlatego, moi drodzy, w tym miejscu, zanim zakończymy odcinek, fajnie by było... Nie dostaniemy się do tego, musiałbym wykopać u góry trochę, co? Spróbujemy to zrobić, słuchajcie. Spróbujemy to tutaj w następnym odcinku zrobić w jakiś ciekawy sposób. Tutaj doprowadzić światło do tego miejsca i będziemy musieli niestety ten storage compactor przenieść na drugą stronę, jak tutaj już zaczniemy coś budować, a to musimy zacząć budować tak naprawdę w kolejnych odcinkach, bo za chwilę będzie krucho. Poza tym, tak jak zresztą możecie sami zauważyć, mamy problemy po raz kolejny z zasilaniem, ponieważ używamy tego zasilania o wiele więcej niż powinniśmy i wydaje mi się, że będziemy mogli wyłączyć algae deoxidizery na chwilę. Dosłownie na chwilę będziemy mogli obydwa algae deoxidizery wyłączyć. Dlatego zrobimy disable building. Jak ktoś akurat będzie w pobliżu, niech go wyłączy, drugiego też. Chłopaki tutaj tego prądu nadgonią, naładują po prostu ten prąd z powrotem. A my, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku, bo w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z mini playa z Oxygen Not Included wam się podobał. W następnym odcinku zaczniemy już budować ten, słuchajcie, ten wspaniały, ona się nazywa, tą wspaniałą strukturę, zwaną dalej zbiornikiem retencyjnym. Dzięki temu zwolni nam się miejsce w tym miejscu i w tym miejscu wydaje mi się, że wybudujemy sobie naszą, słuchajcie, farmę. Nie będziemy tutaj gdzieś kombinować, tu w tym miejscu wybudujemy, słuchajcie, farmę i to właśnie to miejsce będzie nam służyło przez jakiś czas za, no, najzwyczajniej w świecie, za farmę zdrowej żywności, w tym wypadku Millwood'a tak naprawdę, ponieważ jest to kolejny aspekt, który został w tym Agricultural Update uzupełniony i widać, że twórcy idą w dobrym kierunku z całą tą grą z Oxygen Not Included. A jak na razie, moi mili, to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!